Najlepsze sprawdzone końce, bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl. Jestem w wielkim szoku, naprawdę. Ostatni odcinek zaledwie po 12 godzinach było ponad 1000 łapek w górę. Chciałbym naprawdę zbić z każdym z was w piątkę z 1000 ponad osób, 1400 osób dokładnie zostawiło kciuka w górę pod ostatnim odcinkiem z Straight Outta Bieda. To jest niesamowite wsparcie z waszej strony i naprawdę chciałbym z każdym z was zbić piątkę, lecz niestety to jest niemożliwe, są zbyt duże odległości, więc na ten moment musicie się pocieszyć taką piątką ode mnie, więc mam nadzieję, że pod tym będziecie tak samo bardzo aktywni, jak byliście pod tamtym odcinkiem. Siódma liga na ten moment, w ostatnim odcinku zrobiliśmy awans i jak wiecie 6400 końców mamy na ten moment i postaram się zrobić wzmocnienie mojego składu za te pieniądze. Pierwszy zawodnik, który trafi do mojego składu jest Laporte, bo ten Ed Sheita, nie wiem jak się tam czyta dokładnie, jest po prostu słaby i stwierdziłem, że w końcu trzeba zrobić wzmocnienie tej obrony. Dość duże wzmocnienie, 73 tempa, 86 obrony, 78 fizyki, bardzo szybki środkowy obrońca. No i mam nadzieję, że na tym środku obrony też chłopak się będzie spisywał bardzo dobrze. Kolejny wzmocnienie mojego składu będzie Oscar De Marcos, bardzo szybki zawodnik z Atletico Bilbao, który powinien dać nam zgranie teraz na Laporte, bo prawdę mówiąc myślałem, że to jest Hiszpan, ale teraz zobaczyłem, że to jest Francuz, grający w... że to jest Bask po prostu. Urodzony we Francji, ale jest Baskiem, dlatego też może grać w Atletico Bilbao. Dlatego musimy zrobić zgranie na nim i kupujemy Oscara De Marcosa. Potrzebuję jeszcze dokładnie 800 końców, żeby zrobić wzmocnienie środka pola i żeby zrobić pełne zgranie na zawodnika, którzy tam grają. Dlatego też musimy się pozbyć na ten moment wszystkich srebrnych zawodników, których mam w składzie. Dokładnie będę musiał ich się pozbyć 8, żeby wtedy kupić Beniata, który da nam zgranie na prawą obrońcę, na środkową obrońcę, czyli na Laporte, który wtedy będzie miał pełne zgranie. Oraz żeby było połączenie między nimi a Navasem, bo dokładnie to jest Hiszpan i wtedy już sytuacja będzie się prezentowała do o wiele lepiej. Tutaj jeszcze sprawdźmy, kogo mamy tutaj, jeszcze jakiś Klawan, który w moim składzie nie gra, więc możemy się pozbyć go i na ten moment mamy 835 końców. 11 kontraktów, 94 kondycji, także kupujemy tego Beniata, do tego ten chłopak ma bardzo dobre rzuty wolne. To jest w sumie bardzo dobre wzmocnienie mojego składu. Tak się prezentuje moja jedenastka na rozpoczęcie następnego meczu, mam nadzieję, że te zmiany dadzą nam duże wzmocnienie, aż 3 zawodników z Atletico Bilbao wylądowało w moim składzie i mam nadzieję, że to też poprawi jakość mojej gry. Pierwszy skład, na jaki trafiamy, jest Premier League. Rondon i Welbeck to jest atak, do tego Shaqiri, Young na skrzydłach, no dość ofensywny środek pola, więc może ten środek pola może być takim kluczem do sukcesu, bo ma tam dość słabych fizycznie zawodników. I to będzie rzut karny. Ja nie wierzę w co się tu stało. Nawet nie nacisnąłem żadnej akcji nie nacisnąłem. Po prostu biegłem sobie. Może w lewo strzelić, jednak trzeba w prawo i 21 minuta przegrywamy w tym spotkaniu 1-0. Zajebiście. 24 minuta, nowy nabytek właśnie się połamał. Super. Zagrałem na was, ma bardzo dużo miejsca, na was. Może to będzie strzał na was, strzela bramkę i słupek. Serio, tak potężne uderzenie i uderzyło prosto w słupek. Zajebiście. No i zakończenie pierwszej połowy wynikiem 1-0 dla mojego przeciwnika. Póki co my daliśmy po jednym strzale praktycznie celny, z czego mój przeciwnik to wykorzystał niestety. Strzał na bramkę? I tak jest! 1-1, 55 minuta! Któż to strzela bramkę? Czy to jest Tarapt? Czy to jest... Kto to jest w ogóle? Kim ty jesteś, człowieczu? To są chyba Oliveira, tak mi się wydaje. I to jest raczej Oliveira, dokładnie tak, poleciał z akcją, no pięknie. I mamy wyrównanie w tym meczu. Beniat w polu karnym, Beniat uderzeń na bramkę i tak, 2-1, cóż za piękna, składna akcja moich zawodników w tym momencie. Beniat w swoim debiucie zalicza pierwsze trafienie dla mojej drużyny. Myślałem, że pierwsze trafienie będzie z rzutu wolnego, ale jednak po pięknej akcji, piękna klepka tutaj z Taraptem, który zagrał świetną piłkę do niego, piękne przyjęcie piętką i uderzenie po dłuższym słupku. Nic więcej. Ładnie tutaj odkrył mi tutaj skrzydło dla Varela, który jest już bardzo zmęczony. Varela, wrzuć to w pole karne, jest tu Suseta, który przegrywa płynę kubkowe, ale jest jeszcze Tarapt! Tarapt, uderzenie! No i piłka, kurde, jednak Abubakar uderzał, ale piłka no bez większej mocy, prosto do koszyczka bramkarza. A i teraz błąd w moim wyprowadzeniu piłki, Helton, i to będzie jeszcze jedna jedenastka najprawdopodobniej, tak jest. Dwa karne mojego przeciwnika i to najprawdopodobniej będzie jego drugi strzał. Czy ta sama strona? Ta sama strona, no zrzuciłem się tam.
ale strzał praktycznie nie do obrony, uderzony po kurde okienku, no szkoda. Wyczułem to jakby nie było, ale bardzo ładne uderzenie rzutu karnego. Tarap zagrań do Susaeta, Susaeta wrzuć to na dłuższy słupek, jest tu Abu Bakar z główki! Jak on to bronił? Co? No nie, no kurde, takie parady no tylko się zawsze zdarzają, jak przeciwko mnie grają bramkarze, bo to jest niemożliwe, nigdy mój bramkarz nie zaliczył takie parady. No i zakończenie tego meczu wynikiem 2-2, prawdę mówiąc. Mój przeciwnik oddał 2 razy strzał w bramkę, nie, 3 razy w sumie oddał strzał w bramkę. Z tego co kojarzę, 2 razy z rzutów karnych, jakby nie było. Nie, oddał 4 razy, 4 strzały na bramkę, ciekawe kiedy. 2 na pewno z rzutów karnych, 1 oddał po akcji i prawdę mówiąc nie przypominam sobie tego jednego. Okej, jeszcze czas kupić kondycję, bo naprawdę tak marnie biegali po tym boisku, że to jest poezja, więc trzeba to zrobić, bo kurde, jak już Varela po drugiej połowie nie miał w ogóle siły, żeby robić, biegać po skrzydle i wrzucać piłkę, to naprawdę już było coś nie halo. Ja pierdzielę, ale nie wierzę w to, nie? Nie wierzę w to. Także niestety nie pozostaje mi nic innego, jak zagrać takim składem. Prawo skrzydłowe będzie musiało grać u mnie na środku pomocy, na środku ofensywnym pomocniku, dlatego że aż 2 zawodników po jednym meczu doznało kontuzji. Super! Mamy i kolejnego przeciwnika, 79 overalla, 100 zgrania i Barbo, Lamela, Martial, trójka ofensywna. Wow. Lamela w polu karnym, Lamela, fake shot, Lamela, udaje mu się odebrać piłkę na szczęście, ale Martial, dalszego przybicia, Martial strzela, Elton pięknie wybija, piłka na rzut rożny. Martial, polu karnym, Martial strzela, piłka jeszcze wybita, ależ teraz kurde, przewrotka w wykonaniu Barclaya, no ładne to było, na szczęście no nie weszło. Wow, jeszcze takie podanie, to miało pójść do bramkarza, nie do niego, super. Martial! Jeszcze. Najprawdopodobniej stracę 3 bramki po rzutach karnych. No nie, no wszystko okej jest. Ramsey z rzutu karnego, Ramsey. Dokładnie tak. Uderz, tak jest! 1-1, kurde, ale no, ten mecz jest taki przykry. Wszystkie podania, które lecą, próbuję podać do przodu, to ta piłka leci gdzieś head, w las, kurde, nie wiem co się dzieje w ogóle, czemu te podania są takie słabe. Zagranie do Abu Bakar. Do Navasa, Navas, uderz na bramkę, Navas! No i piłka z taką mocą perfekcyjną uderzona, że to jest poezja. Zagranie do Abu Bakar na czystej pozycji, Abu Bakar, techniczne uderzenie, Abu Bakar, 2-1, 45 minuta, druga bramka tego zawodnika. No i w końcu jest wynik, jaki powinien być, jedynie jeden strzał mojego przeciwnika z rzutu karnego. Zakończenie pierwszej połowy wynikiem 2-1 dla mnie, pięknie. 2 razy Abu Bakar popisał się z świetnym strzałem, 4 strzały celne mojego przeciwnika, ale to były strzały z dystansu, on bardzo dużo strzałów z dystansu oddawał, które kompletnie były bezproduktywne i nie groziły mi bramką, ale jakby nie było, próbował. Zagraj na Martiala, odegrać do bramkarza, tak jest, pięknie Elton. What the fuck? Jeszcze powiedz, że ja tu faulowałem. Powiedz, że ja tu faulowałem, to wysiadam. Nie, no to jest głupota. To jest głupota. Próbuję odgrywać piłkę, piłka, no oczywiście, faulowałem. Mimo tego, że byłem przed nim, to i tak odgrywałem. I tak ja faulowałem, no i prawie wpadła bramka ze rzutu wolnego. Wow. Abu Bakar. Ładnie. Teraz tutaj do góry. Nie ma spalonego. Oliveira, uderz to z dystansu, Oliveira. I co w słupek? Ratuje mojego przeciwnika przed stratą bramki. Wow. Nie! Nie tak spalony, nie, to miał być strzał, ja miałem w tym momencie oddać strzał, a ja niechcący, kurde, nacisnąłem wysunięcie piłki. No akcja jakby nie była ładna wyszła, ale to miało być już uderzenie, jest Susaeta, podaj tu, Susaeta w dalszym ciągu przy piłce, Susaeta na przedpole, jest tu Heverson, uderz na bramkę i jest 3-1, lewy obrońca strzela, ale to chyba zaliczyło komuś innego, piłka odbija się od Navasa, która i później skozłowała do bramki, no i pięknie mam wynik 3-1, jeszcze spójrzmy na to, jak to ostatecznie skończyło w bramce. Heverson uderzenie, no, piłka odbija się od klatki piersiowej Navasa i wpada do bramki, 3-1, super. I Barbo na skrzydle, Wiktor próbuje coś dryblować, na szczęście udało się odebrać piłkę i to jest zakończenie tego spotkania wynikiem 3-1 dla mojej drużyny. No ostatecznie, no dobra forma Abu Bakara zadecydowała i dość szczęśliwa bramka Navasa, mamy 3-1 jak na zakończenie praktycznie tego odcinka. No szkoda, bo praktycznie wszystkie bramki, które traciliśmy w tym spotkaniu, były po rzutach karnych, takich dość kontrowersyjnych. No i wydaje mi się,
że ten rzut karny, który był odgwizdany w tym spotkaniu, no wydaje mi się, że nie powinien zostać odgwizdany. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście więcej odcinków ze Straight Outta Vida, zostawiajcie łapki w górę pod tym odcinkiem. To bardzo motywuje do dalszej pracy i do tego wspieracie mój kanał w rozwoju, więc dziękuję za każdą kolejną łapkę. Chciałbym naprawdę z każdym z Was wbić piątkę za wszystkie łapeczki i tak dalej, za całe wsparcie, ale no niestety to jest niemożliwe przez internet. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i elo!